Hej, witajcie, z tej strony Kalasar, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii na moim kanale Final Fantasy XIII. Tak, tutaj długo się przymierzałem do tego, troszkę było problemów z internetem po przeprowadzce, więc nawet nie szło tego jako tako zainstalować, no ale dobra, mniejsza z tym. To będzie, powiedzmy, remaster mojej serii ze starego kanału. No i co tu dużo mówić? Oczywiście Square Enix. No i zaczynajmy nową grę. Z tego co pamiętam, bardzo... może nie jakoś tak mega epicko, ale była bardzo fajna gierka. Mi się wygrało bardzo przyjemnie. I tutaj mam nadzieję, że powtórka z rozgrywki będzie równie dobra. Co to jest? No. Yes. Easy. Nie chcę zmieniać na easy. Dobra, oglądajmy pierwszy filmik w takim razie. Ale te renderowane, kurde, jak na tamten rok, te renderowane cutscenki wyglądają świetnie. Gdyby tylko taka była grafika. Tak, to by mi w 60 FPS-ach nie chodziło. Tak, tutaj będę nagrywać w 60 FPS-ach 720 pikseli. A zresztą to chyba widzicie w ustawieniach na YouTubie. Tak, jesteśmy w jakimś pociągu. Właśnie, bo tutaj nie jest też wyjaśnione z tego co pamiętam. Jeszcze zaraz zobaczymy. To z biegiem czasu w rozgrywce wszystkiego się dowiemy. Ja tutaj mniej więcej co będę wiedział, to będę mówić. Mianowicie to Sass i Lightning to nie znają się tutaj. To tylko tak może wyglądać na pierwszy rzut oka. Oni się poznali dopiero tu w pociągu, tak jakby. O ile się nie mylę, oczywiście. Tutaj będę oczywiście starał się tłumaczyć i tak bardzo ogólnikowo te scenki. No. Na razie nie ma za bardzo co tłumaczyć, tym raczej wszystko wiadome. Sas po prostu nie umie szczylać. Ale po cutscenkach zawsze tak będę na szybko starał się wytłumaczyć o co chodziło. Jeszcze telefon mi tu zaczął dzwonić. Żeby nie było takiego pyty 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 pyty. Tak, mam nadzieję, że dobrze to wytłumaczyłem. No, ale to miasto wygląda, kurde, epicko. Ten design jest świetny w tej grze. Właśnie pamiętam, że mi się to bardzo podobało. No dobra, uciekamy w takim razie. I na razie chyba będzie... O, już grafika dużo gorsza, to już jest sama gra. No ale przynajmniej cutscenki są świetne. No i tutaj będzie nas czekać chyba pierwsza walka. Zobaczymy co i jak. Samouczek chyba pominę.
Oczywiście nie jestem jakimś tam zaawansowanym jakimś graczem i fanem Final Fantasy, więc tutaj będę bynajmniej na początku używać autoataku, bo i tak nie ma żadnych skilli tak naprawdę. Więc dopóki to się nie zmieni, raczej będę jechać na autoataku. Chyba, że jakieś macie porady czy coś, no to możecie oczywiście pisać. Bo... Dobra, tutaj tutorial ja wyłączę. Bo to akurat wiem, o co chodziło. No tak, autoataki, no i po prostu atakujemy. Później jak będą skille, no to już będzie można bardziej dobierać. Ale jak macie jakieś porady czy coś, no to oczywiście możecie pisać. Będę wszystko brać pod uwagę, a na razie jedziemy. Oczywiście też zapomniałem wspomnieć, pomimo tego, że... nie pomimo. Dlatego, że nagrywam w 60 klatkach i to będzie taki testowy odcinek i za bardzo dzisiaj czasu nie mam, ale chciałem od razu nagrać. Od razu, gdy mam to dostępne. To będzie taki 20 mniej więcej minutowy filmik. A jak będę mieć więcej czasu, no to oczywiście to... będzie trwało już po 30 minut. Dobra, skupmy się na cutscence. Okej, znowu powrócił. Będzie trzeba walczyć na nowo. Dobra, no to autoatak. No tutaj raczej... A, nie potwierdziłem jeszcze, no tak. No tutaj... Wow. Pożar szalony. A, tak, ale za dużo on tutaj nam nie zrobił, na szczęście. Raczej nie powinno być większych problemów. Właśnie ten złoty pasek, kurde, zapomniałem jak to się nazywa, musiał sobie przypomnąć. Stagger, o! Ale raczej on ma za mało życia, żeby nabić mu stagera. No wtedy są po prostu obrażenia dużo większe, jak ten pasek dojdzie do końca. I wtedy powoli się tam... O. Wow! Kurde, lajnik mi padnie zaraz! Szybko trzeba... Szybko trzeba go dobić, bo tak paść, kurde, na samym początku to byłaby lipa, ale dobra, mamy to. Okej, no i patrzmy w takim razie. Tak, potworas mechaniczny pokonany. Civilians, soldier. I mean, you are sanctum, aren't you? What are you doing trying to stop the purge? Why don't you tell me that? I was a soldier. Hey, where do you think you're going? Hey. Chocobo, just can't catch a break, can we? Okay. That's a good question. Co my tutaj mamy? O, nazwa lokacji oczywiście. No tutaj Sas pytał, czy Lightning nie powinna bronić cywilów, bo brała udział w czystce. Znaczy, Lightning brała udział w czystce... O, co to jest? Nie chcę. Lightning brała udział w czystce, a ona należy tak jakby do tych... czy należała do tych żołnierzy, które tą czystkę przeprowadzają. No i się pyta, czemu by była w pociągu, zamiast bronić cywilów. Dobra, i tutaj mamy takie, będziemy napotykać punkty. Tutaj możemy sobie tutaj jakieś stare tam
zapisy, więc to na razie wezmę na nowym. Będę musiał pousuwać i porobić czystkę. Tak. Czystka w grze i czystka w save'ach będzie musiała być. Okej, tutaj mamy chyba pierwszych przeciwników, takich zwykłych. Jej. Atakujmy. No tutaj skradanie na razie nie wypali. Wow, tu jeszcze możemy wybierać kogo atakować. A, tutaj obszarowe się załączyła, tak? No, było ich dwóch. No właśnie, o tym trzeba też pamiętać. Phoenix Down, jeden zdobyty. To my tutaj mamy. Dobra, w ogóle jak z czasem mniej więcej. No jeszcze chwila, moment. Jeszcze chwilkę, tu przejdziemy dalej. Wow, jakie hopsze, jak sarenka. No, dawaj lightning, lecimy. Atakujmy. No. No, tutaj się akurat Blitz nie załączył, ale już mniejsze z tym. Byli za daleko od siebie. Okej. Niezbyt wymagający przeciwnicy jak na razie. No ale to się w przyszłości na pewno zmieni. Bez wątpienia. Jakby się udało zakraść, o właśnie, nie zauważyli mnie. No to na sam początek ze staggerem chyba na jednego, czy na wszystkich wchodzi się. Oczywiście ten stagger i tak szybko chyba spada, ale przynajmniej coś więcej obrażeń jest. O ile dobrze pamiętam. Jeszcze no to było już ponad rok temu, jak nie więcej. No właśnie. I mogę dokładnie nie pamiętać, jak to było. Okej. Dobra, tutaj widać jakaś wojna, walka trwa. Jakiś ruch oporu. O, pierwsza skrzyneczka. Jej, co my tutaj mamy? Potion. Dobra. Będziemy mogli sobie używać w trakcie walki, jak będzie. Będziemy mieli mało życia. Pasażerowie tutaj pociągu, czyli uczestnicy tej czystki. O, walka. Uczestnicy tej czystki są wysyłani na puls. No, a według Lightning to piekło na ziemi, czyli jakoś tak. Dobra, Blitz. Wow, a mnie tutaj zeszło. Poatakujmy jeszcze chwilkę. W ogóle. Kurczę, troszeczkę za późno się za to zabrałem. Nie mam czasu, ale jeszcze tak, powiedzmy, z 5 minutek mogę sobie pograć. I zobaczymy, jak to wyjdzie z renderem i z tym wszystkim. I no, nagrywam to w środę. A zaraz sprawdzę dokładnie. Dokładnie, środa. A wy będziecie to widzieć w czwartek. No niestety nie zdążę tego zrenderować i wrzucić w ten dzień, bo do pracy muszę iść. Nie, tylko nie to. Dobra. Mamy kolejnego miejsca na save'a. Sobie zapiszmy na szybko. Jej. Dobra, na tym można. Tak. Dobra. No tutaj, no, atakuj kolego. No, kurde, tak uciekał śmiesznie. Wow, a tu jakiś nowy przeciwnik. Jej, blitz, dawaj. Dawaj, blitz. Kurde, nie załapało tego drugiego. No, ale cóż, trudno się mówi. O, tutaj najlepsza rozgrywka się zacznie właśnie, jak już będziemy mieli umiejętności, skille, no i trzech, a nie dwóch
postacie w drużynie. Wow, Sas chyba tam zaraz padnie. Ale już większych problemów nie było. Dobra. Hopsajmy dalej. Się tu nie wracam? Nie. Okej, co my tutaj mamy? Sas już tutaj poodbiegł. No, do jeszcze może kolejnego save'a sobie. Wow, skrzyneczka. Otwórzmy. Taka ukryta. Jej, 50 kasy. Bardzo dużo. Dobra, za jeszcze do jednego save'a może dojdziemy i będę musiał zakończyć odcinek. Takie króciutszy, ale następny już powinny być standardowa tutaj długość, czyli tak 30 minut. Plus minus tam wiadomo z 5 minutek. Różnie to bywa. O, gaczczynka. Jacy rebelianci. Wreszcie dam. Co jest? Nie, nie chcę żadnego tutoriala, wiem jak tu mniej więcej używać rzeczy. No jedynie co mogę chyba teraz użyć to tylko potiony na HP. Jej, stagger się bił. Dobra, ciśnijmy. Większe obrażenia. Proszę bardzo. Pierwszy raz stagger wbity. No i będz. Żołnierzyku, nie żyjesz. Dobra, mamy tutaj save'a, to ja sobie... No nie mogę tam wejść? Tam był save. Widziałem to na minimapie też. Ale dobra, obejrzymy tam na scenkę jeszcze. No tak, tutaj oczywiście to nie jest magia, tylko takie urządzenie od grawitacji, dzięki czemu Lightning może tam dużo dalej sobie skakać, no ale mniejsza, tutaj Sas jej popsuł, no i nie możemy przeskoczyć sobie tego. No ale tak czy siak, mam nadzieję, że ten pierwszy zremasterowany odcinek wam się podobał, a tymczasem ja muszę kończyć i do zobaczenia w następnych odcinkach Final Fantasy XIII. Do usłyszenia, na razie i cześć!